Cześć, tu Ernest. Dzisiaj o 15:00 miała miejsce aktualizacja zawartości, która wprowadziła kilka zmian. Po pierwsze, na pole bitwy zawitała przyczepna rękawica. To przedmiot o fioletowej klasie rzadkości, który można znaleźć tylko i wyłącznie w specjalnych skrzynkach. Po wyspie rozsiane są specjalne fioletowe skrzynki. Fioletowe skrzynki znajdziecie na 10 rupiecianych przystankach, charakteryzujących się wielkimi ozdobami i podświetlonymi strzałami. Ciężko je przeoczyć. A oto mapka z tymi przystankami, gdzie macie gwarantowane dobre rękawic. Tam zawsze jest przynajmniej jedna skrzynka, a maksymalnie 3. Rękawica ma 30 użyć w klasycznych trybach, a 10 w trybach turniejowych. To trochę mało. Mechanika działania rękawic będzie znajoma graczom z Sezonu pierwszego. Kotwiczkę można wystrzelić w praktycznie dowolną, twardą powierzchnię i zacząć się bujać. Z każdym kolejnym bujnięciem rozpędzamy się, a po trzecim osiągamy maksymalną prędkość. W sezonie trzecim poprawiono wślizgi i jeśli zaczniecie się ślizgać dużą szybkością, zachowacie swój pęd, co jest mega przydatne z kotwiczką. Jeśli nie trafimy i wylądujemy na ziemi, przez chwilę mamy szansę ponownie wystrzelić kotwiczkę, co sygnalizuje dźwięk i segmenty celownika. Szansa na to jest nawet dłuższa, jeśli płynięcie zakończymy ślizgiem. Kotwiczką można przyczepić jeszcze pojazdów i dzikich zwierząt również. Ale to fajne, bo można od razu na nie wskoczyć. Ale nie da się z nimi bujać. Można też przyciągać itemy, co nie marnuje strzałów. Przeciwnika na kotwiczce można zestrzelić, co wybija go z manewru i anuluje ochronę przed obrażeniami od upadku. Co zabawne, kotwiczka zachowała błąd w rzutni pajęczyn z emotkami. I jeśli wciśniecie przycisk do powtórzenia ostatniej emotki ruchowej podczas bujania się, to... no właśnie. Nie zachowała jednak zwinności. Przyczepna rękawica jest ogólnie wolniejsza i ma mniej użyć. Ale za to ma nowe animacje trików podczas lotu. Wraz z tą mini-aktualizacją w trybach areny wyłączono samochody UR. Już ich tam nie można znaleźć. Usunięto jeszcze szczeliny na wynos. Za to rękawica jest dostępna od razu oraz powróciły tam lamy, ale przez pomyłkę. I znów zniknęły z aren. W poniedziałek za to twórcy gry wyłączyli z szafek zbierak Smoczna Runulansa. To nagroda z karnetu bojowego, której nawet tam, na chwilę obecną, nie można podejrzeć, dopóki nie wróci do gry. Bruh. Stało się tak, ponieważ z jakiegoś powodu ten zbierak całkowicie wyciszał odgłosy naszych kroków, przez co można było kogoś podejść bez obawy o zauważenie. Nawet wizualizacja dźwięków nie wykrywała graczy z tym zbierakiem, co było zepsute. Podejrzewam, że zbierak wróci dopiero w aktualizacji 21 czerwca. Dalej, sadzonki rzeczywistości okazały się być bardzo owocne pod względem lootu, co potęgował fakt, że można podkradać owoce innym graczom. Ale to nie wszystko. Są one również bardzo przydatne do wbijania expa, jako iż każdy zebrany owoc daje punkty doświadczenia. No i tutaj pojawia się kolejna zmiana. Niestety z tego powodu twórcy gry zmniejszyli limit owoców i chwastów dających expa ze 100 do 15 na mecz, co oznacza, że tylko 15 pierwszych owoców zebranych w meczu daje expa, reszta już nie. W sklepie za to pojawił się nowy pakiet startowy w cenie 13 zł i 99 groszy. Zawiera strój, plecak, podwójne zbieraki i oczywiście 600 fałdolców i wygląda nieźle. Na horyzoncie czeka jeszcze nowy pakiet startowy do ratowania świata. Według Firemonkiego może wejść w okolicach 14:00 20 czerwca, ponieważ do 20 czerwca godziny 14:00 ma być aktywny obecny pakiet. Poza tym, w moim ostatnim filmiku rzuciliśmy okiem na ostatnie zmiany w torcinowym tartaku. W sobotę około 12:00 dotarł tam korzeń drzewa rzeczywistości, a we wtorek dzisiaj na środku tej miejscówki wyrósł kolejny korzeń i co ciekawe, rozkwita na nim różowe drzewo, a do tego tartak zaczęły otaczać mniejsze roślinki charakterystyczne dla biomu grzybowego. Więc tak, wiemy, że biom rzeczywistości niesie ze sobą zmiany, takie jak fioletowa roślinność, trawa, drzewa i osobne królestwo ogromnych grzybów, które są w stanie zniszczyć całą miejscówkę oraz ma szansę przywrócić obiekty ze starych wysep. To nietypowe, że zamiast fioletowego zaczyna rosnąć tu różowe drzewo. Po społeczności Fortnite krążą teorie, że wyrośnie z tego drzewa wiśniowe, ze starej miejscówki z rozdziału pierwszego Pagody Pomyślności. I być może ta miejscówka powróci na mocy punktu zerowego drzewa rzeczywistości, ale w nieco zmienionej formie pełnej grzybów. Albo po prostu pojawi się tu biom grzybowy, a na środku będzie drzewo wiśni. A wy macie jakieś teorie? Swoją drogą to zabawne, że drzewo rzeczywistości jako swój cel obrało najpierw miejscówkę, gdzie drzewa są ścinane. Ponadto Fortnite ogłosił letnie wydarzenie w trybie kreatywnym i dzięki temu poznaliśmy oficjalną nazwę tegorocznego letniego eventu. Lato bez spiny. Fortnite wstawił posta z wyzwaniem dla twórców map w trybie kreatywnym. Do 6 lipca można zgłaszać swoje kreacje z letnimi motywami. Coś w rodzaju aquaparków, zawodów wędkarskich, kempingu i przygód, a nie emocjonującej walki. Najlepsze mapy zostaną wyróżnione w grze. Do posta załączono taką oto bardzo ładną grafikę. W skrócie widzimy na niej dobry letni wieczorny ubaw. A tutaj szok na twarzach malucha rybnego i płaszczaka. Przypominam, że duża aktualizacja będzie w najbliższy wtorek 21 czerwca, co potwierdzają wydobywcy danych. Tego dnia możemy spodziewać się finalnych, wielkich zmian w tartaku, a niedługo po tej aktualizacji rozpocznie się wydarzenie pełne letnich wyzwań z nagrodami. Poza tym będzie mnóstwo skinów, jakieś nowe bronie itd. Firemonki przekazał dalej informację, że w tym roku wyzwania będą do wykonania na mapach w trybie kreatywnym na przestrzeni 6 różnych map. Mają to być minigierki, defrany, a nie samostrzelanie i powinny wystartować 21 czerwca. Jak zawsze do zgarnięcia będzie dużo expa oraz przedmioty kosmetyczne i emotki. I to na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w bosie bojowym.